Serdecznie wszystkich witam. Myślę, że każdy chyba w swoim życiu marzył o tym, żeby zmienić świat. I czasem zabiera to trochę czasu, żeby dojść do wniosku, że tę zmianę to należy zacząć od siebie. I ta zmiana, którą zaczynamy od siebie i która rzeczywiście może przynieść efekty, to przede wszystkim zmiana naszego myślenia. Należy zaczynać od uszlachetniania naszych pragnień, czyli od myślenia. Bo jeżeli nasze pragnienia będą wielkie i będą szlachetne, to prędzej czy później przebiją się one do rzeczywistości. Temat, jakim mam się zająć, jest zarządzanie zmianą. Zmiana nie tylko w naszym myśleniu, zmiana nie tylko w naszym życiu, ale chodzi tutaj o zmianę w organizacji, którą kierujemy. Gdy troszczymy się o to uszlachetnianie naszych pragnień, to równocześnie powinniśmy poznawać, uczyć się nowych umiejętności, aby móc taką zmianę przeprowadzić. Bo gdy chcemy oddziaływać także na innych ludzi, gdy chcemy oddziaływać na świat zewnętrzny, to musimy się do tego bardzo dobrze przygotować. Taką pierwszą kwestią, nad którą każdy lider chcący zmieniać świat musi usiąść, to jest kwestia założeń. Czym tak naprawdę jest zmiana? Zaczniemy więc od założeń dotyczących zmiany. Po pierwsze, całe życie przebiega od narodzin poprzez rozwój, starzenie się, śmierć i zmartwychwstanie. I dobrze, abyśmy wiedzieli, że ta dynamika dotyczy także organizacji. Znamy wiele organizacji, które były świetne w przeszłości, a dzisiaj? Dzisiaj wyglądają tak, jakby ktoś próbował reanimować trupa. Wiele, myślę, zgromadzeń zakonnych, wiele wspólnot, wiele organizacji powinno po prostu zgodzić się na śmierć, bo nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Pamiętam taką sytuację, gdy umierało Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców imienia Pedro Arupe, które prowadziłem przez ponad 20 lat. Otóż rozesłałem zaproszenia do wszystkich trenerów, kilkudziesięciu, zaproszenia na stypę, na pogrzeb i na stypę. Spotkaliśmy się wszyscy w Gdańsku i powspominaliśmy i stwierdziliśmy, że przyszedł czas umierania. Jeżeli nie umrzemy, to nie zmartwychwstaniemy. I w tej chwili Centrum Arupe umarło. Czekamy na zmartwychwstanie. Dzisiaj chcielibyśmy, tak jak kiedyś, tworzyć instytucje, organizacje, które byłyby wieczne, które trwałyby nie wiadomo jak długo. Żyjemy w czasie, gdy powinniśmy postawić bardziej na pracę projektową. Nawet to, co do tej pory było instytucjami, to, co tworzyliśmy, wynajmując lokal czy budując budynek potrzebny do naszej działalności, to wszystko powinno przekształcić się w projekt. I dzisiaj planowanie dłuższe niż 10 lat, w ogóle 10 lat dla niektórych przedsiębiorców to wydaje się śmieszne. To trzeba planować na kilka lat do przodu. Ale taki 10-letni projekt jeszcze zafunkcjonuje. Jeszcze ludzie będą dawali z siebie wszystko. Jeszcze będzie twórcze myślenie. Będą nowe inicjatywy. I załóżmy, że przez te 10 lat zmienimy świat. A później, po naszej śmierci, może powstanie jakaś kolejna organizacja. I przez te 10 lat mamy wiele czasu, żeby przygotowywać ludzi z naszej organizacji do tego, żeby oni po tych 10 latach, gdy projekt się zamknie, zaczęli tworzyć swoje projekty, żeby stali się niezależni, żeby poszli w świat i poprzez taki
efekt multiplikowania, żeby w różnych miejscach, z różnymi ludźmi tworzyli podobne projekty, podobne organizacje nastawione na działalność niewieczną, ale 5-10-letnią. Naprawdę można wiele zrobić. Poradnia profilaktyki uzależnień, którą prowadziłem w Gdyni, istniała 10 lat i ona była na 10 lat. Pomogliśmy wielu ludziom, możemy wiele powspominać. Ludzie, którzy uzyskali od nas pomoc, kontaktują się czasem ze swoimi terapeutami, ze swoimi wychowawcami. Mówią o tym, gdzie nauczyli się żyć, gdzie znaleźli sens życia. Nie ma sensu dzisiaj tworzyć za każdym razem instytucję, którą chcielibyśmy przeczołgać przez tą rzeczywistość przez setki lat. Taka praca projektowa, nieinstytucjonalna, niesie ze sobą wiele trudności, ponieważ ludzie przyzwyczaili się do tego, że gdy znajdą pracę, to jednocześnie osiągną jakąś stabilność. Tu trudno o stabilność. Człowiek wie, że nie będzie wiecznie w tej instytucji, w tej organizacji pracował. Musi nauczyć się przekwalifikowywać. Musi nauczyć się wyjść w świat po 10 latach wspólnej pracy ze swoimi pomysłami, by stawać się liderem, zakładać nowe organizacje. Nie bójmy się więc śmierci naszych organizacji, naszych instytucji. Tylko Kościół jest wieczny, ale formy też się zmieniają. Nikt nam nie zagwarantował, że Kościół taki, jaki dzisiaj istnieje, Kościół terytorialny, że on będzie istniał wiecznie. Wiecznie będzie istniał Kościół, ale jego formy mogą się zmieniać. W przyszłości może wyglądać zupełnie inaczej. Może to być Kościół wspólnot i ruchów, a nie Kościół parafii. Ale trudno nam o tym myśleć. Wzbraniamy się przed tak otwartym myśleniem, bo trzeba byłoby coś pozamykać. Trzeba byłoby struktury zupełnie przebudować, po prostu zlikwidować je i stworzyć nowe. Ale w dzisiejszym czasie nie ma innej możliwości, by iść do przodu, by zmieniać świat. Kolejnym założeniem dotyczącym zmiany jest to, że zmiana jest nieunikniona. To od ciebie zależy, czy będziesz tą zmianą kierował, czy to ona będzie kierowała tobą. Przyglądając się dzisiejszej rzeczywistości, niektórzy mówią, że Kościół stara się nadążyć za światem. Drepcze za tymi nowościami, za nowymi pomysłami pojawiającymi się na świecie. I tak Kościół jakby starał się dopasowywać do tych zmian, które na świecie obserwujemy. Ale kiedyś Kościół dyktował zmiany. To Kościół proponował zmiany i świat musiał się do tych zmian dostosować, musiał nadążyć za tymi zmianami, które pojawiały się w Kościele. Czy wrócimy do tych czasów? Czy będziemy potrafili my jako Kościół, jako organizacja w Kościele zaproponować światu zmiany, które świat podejmie? Czy będziemy w stanie dokonywać takich zmian, że świat będzie chciał za tymi zmianami nadążyć? Możliwe, że jest to jakaś utopia, ale chciałbym w to wierzyć. Dzisiaj jest tak, jakbyśmy próbowali przekonywać ludzi przekonanych. Idziemy do wierzących, szukamy katolików, mówimy do nich o Panu Bogu, w którego wierzą. Być może coś więcej na jego temat się dowiedzą, być może coś więcej przeżyją, ale mówienie do ludzi przekonanych, czy przekonywanie ludzi przekonanych jest pójściem na łatwiznę. Natomiast z tymi, którzy nie są przekonani, zwykle wchodzimy w konflikty. A to właśnie ci nieprzekonani, czy ci bardziej wahający się, poszukujący, to są ludzie,
którzy nas potrzebują. Zmiana jest nieunikniona i od Ciebie zależy, czy będziesz nią kierował, czy to ona będzie kierowała Tobą. Dużo lepiej być tym, który proponuje, który kieruje zmianą, niż tym, który jej ulega i tak naprawdę nic nie może zrobić, jak tylko dreptać za tymi wszystkimi nowinkami, zmianami, bo inaczej sobie nie poradzi, inaczej z ludźmi się nie dogada. Zaproponujmy takie zmiany, za którymi pójdzie świat. Kolejnym założeniem dotyczącym zmiany jest to, że liderzy są odpowiedzialni za całość organizacji, a nie tylko za jej wyizolowane części. To myślenie o całości jest bardzo ważne, żeby ogarniać to wszystko, co się w organizacji dzieje, nie skupiać się tylko na jakimś jednym elemencie. Gdy widzimy całość w kontekście, w jakim działa organizacja, to łatwiej jest nam z jakiegoś elementu zrezygnować, coś dodać. A jednocześnie patrząc na całokształt organizacji, powinniśmy pilnować, aby to, co fundamentalne, to, co jest naszą misją, było realizowane. Żebyśmy nie robili czegoś obok, przy okazji, jakiejś chałtury, ale byśmy skupili się na tym, co jest naszą misją i czy my tę misję znamy i czy myśmy tę misję w jakiś sposób zwerbalizowali. Wracając do tej osobistej przemiany, do tej osobistej zmiany, to tak jak każda organizacja powinna mieć własną misję, to tak samo każdy z nas powinien mieć własne, osobiste credo. Credo nie tylko tak sobie w głowie, ale spisane na papierze. Kiedyś z uczniami klasy maturalnej pracowaliśmy nad ich własną filozofią życia, nad ich osobistym credo. I jeden z uczniów wstał i mówi, no ale po co ja mam to wszystko pisać, kiedy i tak ja to wszystko wiem? No to powiedz. Próbował jakby zbudować jakieś jedno mądre zdanie, co mu się nie udało. I mówi, no wiem, ale no nie wiem jak to wyrazić. Więc dlatego jest ważne, abyśmy my przelali na papier to, co nam się wydaje, że wiemy. Bo tak naprawdę okaże się, że potrwa to dość długo, abyśmy zwerbalizowali to, w co wierzymy, jak patrzymy na ludzkie relacje, co jest dla nas w życiu najważniejsze. To nie wystarczy przepisać sobie Ewangelię czy wypisać przykazania. Tu chodzi o to, co pragniesz, co jest w Twoim życiu najważniejsze, jak Ty sobie wyobrażasz pracę z ludźmi. Kim chciałbyś dla ludzi być? Co chciałbyś w ich sercu pozostawić? To osobiste credo to odpowiednik tego, co w organizacji nazywa się misją i wizją. Wizja to, tak jak samo słowo mówi, to jest zobaczenie tego, co w przyszłości. Zamykam oczy i myślę, jak to będzie wyglądało za 5 lat. Jak ja chciałbym tą moją organizację za 5 lat widzieć? Do czego chcę zmierzać? A misja mówi o tym, kim jestem. Czym różnię się od innych, podobnych, katolickich organizacji? Co jest moim takim DNA? Co sprawia, że ludzie czują jakiś wspólny interes, jakąś wspólną, ważną sprawę, którą chcieliby realizować. Ta misja dopiero później może przejść w konkretne kierunki, może przejść w priorytety, dopiero potem ustala się cele. Popatrzmy na ten wykres. Mamy przed sobą dynamikę zmiany. Po lewej stronie tego wykresu są kolejne etapy rozwoju instytucji. Po prawej stronie mamy poziom wątpliwości, jakie mają ludzie względem
funkcjonowania instytucji, względem tego, czym ta instytucja jest. I rozpoczynamy od lewej strony, od samego dołu, od naszych fantazji, od naszych marzeń, od naszych pragnień, od tego naszego osobistego credo, od tych szlachetnych pragnień, od tego pragnienia zmieniania świata. I gdy tworzymy organizację, rozpoczynamy od wizji, misji, od założeń, jak rozumiemy konkretne sprawy, jak rozumiemy rzeczywistość, jak czytamy znaki czasu. I dopiero wtedy wyznaczamy kierunki. Kierunki działania i cele. Kiedy są cele, można zacząć tworzyć statuty, regulaminy, programy, procedury. Wówczas rozglądamy się, co mamy do dyspozycji, jakie mamy zasoby, jakich ludzi, czy mamy jakieś finanse, zasoby materialne, i to wszystko ma nam służyć do realizacji naszej misji. I dopiero zajmujemy się organizowaniem. W przeszłości, szczególnie w latach 90., była bardzo ciekawa sytuacja, gdy raptem można było tworzyć wiele prywatnych, niezależnych, pozarządowych organizacji. Niektórzy ludzie zaczynali od organizowania się i do przeliczania, ilu mamy ludzi, ile mamy pieniędzy, a może gdzieś jakiś grant udałoby się uzyskać. Zapominaliśmy o tym, że należałoby rozpocząć od naszych pragnień, od zwerbalizowania tych pragnień, od naszego osobistego credo i od misji, jaką chcemy zrealizować. I gdy organizacja już funkcjonuje, ludzie różnie na nią patrzą, ci, którzy są jej częścią. I po prawej stronie tego wykresu mamy u góry brak wątpliwości. To znaczy, że ludzie uważają, jest świetnie, po prostu lepiej być nie może. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak pracujemy, jak realizujemy tą naszą misję. Ale część ludzi zaczyna z czasem mieć wątpliwość tak zwaną operacyjną. Czyli nie podoba im się to, jak my to robimy. Może warto byłoby zmienić jakieś procedury, może inny program realizować, który bardziej by pasował do naszej misji. Ale z czasem pojawiają się także wątpliwości ideologiczne. Dlaczego my w ogóle to robimy? Czy to jest naszym zadaniem? Bo ktoś rozdawał pieniądze, to wzięliśmy i można było zarobić, i zajęliśmy się czymś, co zupełnie nie pasuje do naszej misji. No ale funkcjonujemy, potrzebowaliśmy trochę zastrzyku finansowego. Dlaczego to robimy? Czy rzeczywiście to są zadania dla nas? I najgorzej, gdy przyjdzie wątpliwość etyczna. Kim my właściwie jesteśmy? Czy to jest nasza misja? Czy my się realizujemy, robiąc to, co robimy? I w zależności od tego, jakie wątpliwości mają ludzie w organizacji, tak należałoby podejść do zmiany. Jeżeli jest to wątpliwość ideologiczna, etyczna, a może nawet już całkowita, to nie jest miejsce dla mnie, odchodzę. Jeżeli wiele osób jest na poziomie takich wątpliwości, to należałoby rozpocząć wszystko od początku. Jeszcze raz przyjrzeć się naszym marzeniom, naszym szlachetnym pragnieniom, jeszcze raz przyjrzeć się misji. Może ona rzeczywiście już się nie sprawdza, może już trzeba byłoby stworzyć zupełnie co innego, a zorganizować pogrzeb dla naszej organizacji. A może trzeba byłoby coś przeformułować, jeszcze bardziej uwierzyć, że to właśnie jest nasze zadanie, to właśnie jest nasza misja. Jeśli natomiast wątpliwości są na poziomie operacyjnym, to wystarczy zmienić program, wystarczy zmienić jakiś regulamin, sposób, w jaki coś robimy. Co jakiś czas warto zająć się w organizacji badaniem takiego poziomu wątpliwości.
wątpliwości wobec status quo. Na ile ludzie są zadowoleni, na ile się realizują, na ile czują tą spójność między własnym osobistym credo a tym, co organizacja obecnie robi. I gdy podejmujemy decyzję o jakiejś ważnej zmianie, to też warto zbadać poziom wątpliwości wszystkich członków organizacji w stosunku do tej zmiany. Zawsze będą ludzie, którzy będą przeciwni, którzy będą oporni. I będą też ludzie entuzjastycznie nastawieni do zaproponowanej zmiany. Czyli mamy z jednej strony ludzi no-no i ludzi go-go, a po środku jest ogromna grupa tak zwanych so-so, niezdecydowanych. Nie wiemy jeszcze za bardzo, co myśleć o tej zmianie. Spróbujemy albo przyjrzymy się. I lider, który dokonuje zmian, nie powinien skupiać się za bardzo na tej grupie ludzi no-no, na tych opornych, bo tylko straci zbyt wiele energii. Powinien skupiać się na tej największej grupie niezdecydowanych, jeszcze niepewnych, jeszcze nie całkiem przekonanych do tej zmiany. I wówczas po pozyskaniu tej największej grupy, kiedy grupa go-go będzie znacznie większa, wtedy można zacząć badać poziom wątpliwości tych ludzi, którzy są oporni, którzy są niechętni tej zmiany. Część z nich odejdzie, a część z nich zainteresuje się. Być może zostanie w organizacji jako ci prorocy, którzy czasem coś skrytykują, a może coś zaproponują nowego. Kolejnym ważnym założeniem dotyczącym zmiany to to, że problemy mnożą się szybciej niż lider jest w stanie sobie z nimi poradzić. I ciekawe, im więcej problemów rozwiązujesz, tym szybciej organizacja znajdzie się w poważnych kłopotach. Im więcej problemów rozwiążesz, tym więcej problemów masz. Wydaje się to dość paradoksalne, ale no wyobraźmy sobie, że mamy wspólnotę czy organizację, która spotyka się gdzieś w prywatnych pokojach, gdzieś w piwnicach, gdzieś na dworzu. Nie za bardzo jest miejsce, gdzie wspólnie się spotkać, wspólnie popracować. I raptem pojawia się okazja, ktoś daje nam budynek, ktoś daje nam lokal. No i trzeba ten lokal utrzymać. No i trzeba jakoś ten lokal wykorzystać, jakoś go zagospodarować. Mam przyjaciela, który prowadzi potężną firmę i na początku roku wynajął potężny biurowiec. Po 3 miesiącach okazało się, że pandemia tak się rozwija, że trzeba wysłać ludzi do domów, żeby pracowali zdalnie. I co się stało? Wynajął na 5 lat biurowiec, który stoi pusty, a ludzie w domu pracują o wiele bardziej efektywnie. Bardzo ważnym założeniem dotyczącym każdej zmiany jest to, że ludzie są ważniejsi od organizacji, którą tworzą. To ludzie są ważni, nie struktury. Pewien przedsiębiorca mówił mi, że on jest w stanie znaleźć miejsce dla każdego człowieka w swoim przedsiębiorstwie. Bo każdy człowiek do czegoś się nadaje. Jeżeli jest to duża organizacja, to dla każdego możemy znaleźć właściwe miejsce. Tam, gdzie będzie się realizował, i tam, gdzie będzie przydatny do realizowania wspólnego dobra. Jeżeli ludzie są ważniejsi, to powinniśmy im pozwolić rozwijać się nawet wtedy, gdy struktury zaczynają trzeszczeć, zaczynają być zbyt małe. Czasem lider nie pozwala rozwijać się ludziom na tyle, żeby byli czy stali się lepsi od niego. Na to trzeba pozwolić. I nie trzeba się bać tracić ludzi. Czasem organizacja, bojąc się, że straci najwybitniejszych ludzi, że oni odejdą, nie pozwala im się rozwijać.
A właśnie ci najwybitniejsi ludzie, oni powinni być przez wspólnotę, przez organizację posłani jako nowi liderzy, by zakładali na swój własny koszt, na swoją własną odpowiedzialność nową organizację, nową instytucję. Takie mnożenie w Kościele jest bardzo potrzebne. Wysyłajmy tych ludzi najlepszych. W zakonie jezuitów święty Ignacy, który nas założył, zawsze mówił, jeżeli chcecie wysłać kogoś na misję, to wybierzcie kogoś takiego, po kim wszyscy będą płakali, a nie takiego, którego wszyscy chcą się pozbyć. To jest ważna rola każdej organizacji, aby nie zatrzymywała ludzi dla siebie, aby była hojna, by tych ludzi wysyłać, aby oni mogli zmieniać świat być może gdzie indziej, być może w inny sposób, ale bogaci o to doświadczenie bycia w naszej organizacji i w naszej organizacji przygotowani dobrze do tego, by zmieniać świat. I ostatnie założenie dotyczące zmiany, które chciałbym poruszyć, to przekonanie, moje przekonanie, nie tylko moje przekonanie, że przemienianie świata jest powołaniem każdego człowieka i każdemu człowiekowi trzeba to umożliwić, pokazywać ludziom, że mają realny wpływ na to, co się dzieje, że mogą coś zmienić, wskazywanie ludziom na to, co się zmieniło na lepsze dzięki ich zaangażowaniu, pokazywanie ludziom, jaki mieli w to wkład, dziękowanie im, budowanie mostów między ludźmi, a nie murów. Bardzo ważną kwestią przy każdej zmianie, przy każdym funkcjonowaniu organizacji jest to, by organizacja się nie zamykała. Dojrzałość organizacji polega na tym, że nie boimy się otwierać na innych. Na innych to nie znaczy na instytucję nam podobną, wierzącą podobnie, ale otwieranie się na kogoś zupełnie innego, zupełnie innej kultury, o zupełnie innych przekonaniach. Jest taka tendencja bardzo niemiła w instytucjach kościelnych, że zamykamy się na tych, którzy myślą inaczej. Budujemy mury, żeby ludzie nie pouciekali, bo może ludzie, szczególnie młodzi, zobaczą coś atrakcyjnego poza nami czy poza kościołem. Więc budujemy te mury, żeby tylko nie uciekli, żeby ich tylko przy sobie zatrzymać. Przeczytam taki fragment z książki Twierdza Saint-Exupéry'ego, który mówi o tym, jak bezsensowne jest budowanie murów. Jeśli te mury zbudowałeś dookoła studni, niebogatej w wodę, a ja na zewnątrz murów ukażę ci jezioro, mury same padną, bo będą tylko śmieszyć. Jeżeli zbudowałeś je, aby strzec jakiejś tajemnicy, a moi żołnierze zaczną na cały głos wykrzykiwać ją pod murami, mury także padną, bo przestaną mieć sens. Jeżeli je zbudowałeś, żeby chronić jeden diament, a ja na zewnątrz murów rozsypię diamenty jak żwir, mury upadną, gdyż osłaniałyby tylko ubóstwo. A jeśli są zbudowane wokół jakiegoś doskonałego tańca, a ja będę tańczył ten sam taniec, ale lepiej, mieszkańcy sami je zburzą, żeby ode mnie nauczyć się tańczyć. Otwartość to znak dojrzałej organizacji. I jeżeli przeprowadzamy jakiekolwiek zmiany, to miejmy to na uwadze, że zmiana pozytywna, zmiana, która rozwija ludzi i zmienia świat, to taka zmiana, w której otwieramy się. Otwieramy się na ludzi innych, obcych. Nie boimy się, że stracimy naszą tożsamość, bo ta nasza tożsamość jest silna. I jeśli tożsamość naszej organizacji, świadomość wspólnej misji,
jest naprawdę silna, to nie powinniśmy się bać otwarcia. Nawet na to, co dzisiaj działa na niektórych katolików jak płachta na czerwonego byka. Wystarczy, że zobaczą, usłyszą i już robi się rwetes, skandal. Jak ty możesz spotykać się z tymi ludźmi? Jak ty możesz rozmawiać z kimś, kto jest naszym wrogiem albo myśli zupełnie inaczej od nas? Każda zmiana, pozytywna, realna, prowadzi do otwarcia się. A to otwarcie jest możliwe dopiero wtedy, gdy mamy silną tożsamość, gdy wiemy, czego chcemy.